Szybanko, ze strony dam was w kolejnym odcinku z serii MPG. No i widzimy się tutaj na moim gospodarstwie. Słuchajcie, kilka dni nie było odcinku, za co was naprawdę, no, przepraszam. E, ale jak dobrze wiecie, albo może nie wiecie, także wam powiem. No, zbliżają się u mnie w szkole egzaminy, także muszę też troszeczkę pochodzić. Wiecie tam. I tak dalej, po egzaminach będzie naprawdę już luzik, także wtedy będzie na pewno więcej odcinków No bo, no nie będzie tego takiego czegoś, wiecie, ale za tydzień już piszę egzaminy, także trzeba troszeczkę też pochodzić Dlatego też kilka dni nie było odcinków, no ale dzisiaj dla was nagrywam, no bo już nie mogę naprawdę, nie mogę No nie mogę dnia przesiedzieć, żeby nie nagrać odcinka, to już jest tak, że muszę I te kilka dni to dla mnie już jest za dużo, ale tak na sam początek, na sam początek możecie zostawić łapkę w górę Będzie naprawdę bardzo miło, bo... No ogólnie zauważyłem, że jest mały łapek w górę i tak ogólnie jest troszeczkę tak yy, yy, dziko, więc możecie zostawić. Też suba na kanale możecie zostawić, brakuje nam, no niewiele, w sumie do 60 tysięcy subskryberów, także mam nadzieję, że zostawicie i wspólnie właśnie te 60 tysięcy subskryberów zdobędziemy. Yy, słuchajcie, no dzisiaj czym się zajmiemy? Ogólnie poprzednie odcinki. I ogólnie poprzednie odcinki były takie dosyć, można powiedzieć, że spokojne. Nic się na nich zbytnio nie działo. W poprzednim odcinku, jak ktoś nie widział, to zachęcam zobaczyć, bo niektórzy pewnie z Was nie widzieli, bo ten YouTube coś tam, coś tam, YouTube przeskrobał i właśnie nie wysyła Wam powiadomień o nowych filmach. Także zostawcie to, tego dzwoneczka z subskrypcją, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby Was YouTube informował. No, bo tak to niestety wygląda. no Zobaczcie, w poprzednim odcinku kupiłem ten rozsiewacz, także myślę, że w kolejnych odcinkach już sobie będziemy go używać. Tylko będę musiał dokupić jeszcze troszeczkę nawozów, bo mam trochę nawozów, ale zaraz wam coś powiem. Tutaj coś stoi, czym się dzisiaj zajmiemy. No i zobaczcie, tylko tyle mam nawozów, tak żeby nie trzeba na pewno dokupić. No, bo to raczej nie starczy. Tak, to raczej nie starczy. Ale napiszcie hashtag, yy, hashtag klasyk w komentarzu, ja przybywam serduszko. Bo słuchajcie, udało się klasyka nam ruszyć. Udało się ruszyć. Wspólnie z moim kolegą Kubą go ruszyliśmy. Słuchajcie, i już odpala, już odpala. Już nawet można się przejechać. Ale czekałem właśnie na ten moment, żeby dla Was nagrać. Znaczy, no nie ukrywam, bo już się po podwórku tutaj tak przejechałem, ale dalej nigdzie nie jechałem, bo mówię, nie będę jeździć, zostawię to po prostu na odcinek i Wam pokażę. Tylko czekajcie, ja pójdę jeszcze do domu, tylko po kluczyk. Do niego, bo ten kluczyk był w stacyjce, jak my go żeśmy, żeśmy wyłowili z tego stawu. Gdzie ja ten kluczyk mam? O, tu leży, dobra, czyk. Dobra, kluczyk mam. Możemy teraz iść go odpalić. No i chcę po prostu wam zademonstrować, że on już działa w poprzednich odcinkach, tak się zastanawiałem, znaczy w poprzednich, w następnych odcinkach tak się zastanawiałem, że możemy zrobić jakieś może testy tego samochodu. Nie wiem, być może jakieś testy, wiecie, terenowe. Dziś pojedziemy w teren. Chociaż no ten samochód za bardzo się na teren nie nadaje i nie wiem, czy to dobry pomysł nim wjeżdżać, ale można go po prostu przetestować, bo raczej z niego i tak nic nie będzie, albo się przejdziemy na jakiś zlot starych samochodów. Nie odnawiałem go też, jeżeli chodzi o blacharkę tutaj, bo moim zdaniem to nie ma sensu. Raczej on długo nie pochodzi, silnik padnie, e, no i tyle, ale udało nam się go jakoś tam przeczyścić i tak dalej, no i odpaliliśmy. Więc co, może nie będę pierdzielić, tylko sobie odpalimy go. Nie trzeba ja trochę pokręcić, także się nie przejmujcie tym. No Dobra, trzeba tu troszeczkę. O, odpalił, tylko że. Wy tego nie słyszycie, bo w kamerce jest trochę inaczej dźwięk ułożony. Także ja to teraz właśnie naprawię. Dobra, mam nadzieję, że teraz będzie trochę lepiej. Możemy nim troszeczkę przygazować. A, skurczy, byk. Trzeba uważać, bo on gaśnie. No mówię wam, że to. O, zobaczcie, i gazu. Kurde, tu nie można za dużo gazu dodawać, bo. Patrzcie. I teraz czekajcie, dodam gazu na maksa. O, widzisz? I od razu on gaśnie, także. Musimy delikatnie z tym gazem, nie wiem co jest z nim nie tak, no wiadomo, już tam nie będę się w to bawić, bo i tak wydaliśmy sporo pieniędzy, wiecie ile wydałem na pieniędzy na to, żeby go odnowić? 3000 zł. kupowaliśmy części różne i tak dalej, zamienialiśmy, żeby można, go po prostu, można było go po prostu e, odpalić, no specjalnie dla was chciałem go naprawić, żeby właśnie był jakiś kontencik, żebyśmy tu coś ogarnęli Ale zapewniam was, że w kolejnych odcinkach myślę, że troszkę się będzie działo, bo niedługo już planuję po prostu pojechać na tą starą gospodarkę która została niestety spalona no i muszę wznowić to śledztwo tak właśnie co był ten sen. Nie wiem czy oglądaliście odcinek, ale miałem ten sen wtedy. Co byłem tam na tej gospodarce i no i kurczę, coś musi być nie tak, także musimy to sprawdzić. Myślę, że w kolejnych odcinkach już się tym po prostu zajmiemy, tak? No bo no niestety no tak nie może być, tak nie może być, nie możemy tego zostawić. Yy, no i tyle, ale dobra, może przejedźmy się po prostu tym samochodzikiem Zobaczmy, jak on działa. Mam nadzieję, że też na dniach, jakoś, seria Brat na wakacjach też się pojawi. I z dwuski dwójki też mamy wrócić z serią. I być może w niedalekiej przyszłości pojawi się też jakaś jedna seria, ale nie wiem, czy na razie będę o tym mówić. Musicie śledzić kanał, to na pewno się o tym dowiecie. Dobra, przejedźmy się tylko tak na pół gazu, żeby nie dodawać. Ogólnie, no to dźwięk to on ma strasznie taki podobny do innych samochodów. Tutaj nic się nie zmienia, no ale słychać, że ten przelot chyba tam jest, no bo jest dosyć. Dosyć głośny Tylko, że to aż tam rura idzie, zobaczcie jak on w ogóle wygląda W środku, tutaj nie ma siedzeń z tyłu Z przodu to ja nic nie wspominam, bo jest deska Dlatego jadę powoli na tych dziurach, no bo jak Bym przygazował to zaraz bym miał plecy tak poobijane, że bym później nie mógł No nie mógł, nie mógł nic robić tak, no mówię no to jest twarde, nie ma tu nic, tak że będzie trzeba albo jakoś oprzyć albo co No nie wiem czy będziemy się w to bawić tak, możliwe że się pobawimy trochę tam coś Stuningujemy żeby było jakoś ciekawie No i tyle, może niedługo też właśnie Będzie odcinek z Janiną Bo z panią Janiną teraz się zgadzać to też jest ciężki temat Co chwilę jeździ do jakichś koleżanek Pani Janina I, i co, no i jej nie ma Tak jedzie do koleżanki na kawę na przykład No i nie ma cały dzień, albo do kościoła I też kurde ciężko się zgadzać Dobra, gaz do dechy, zobaczcie już się chyba trochę rozdział To można gaz do dechy Zobaczcie Sprawdźmy jego może faumax, chociaż trochę się boję o skurwesyn. tylko że tu V-Maxa to i tak nie zobaczymy, bo nie ma w ogóle zegarów. Kurde, ale ludzie się patrzą na mnie. Takiego samochodu jeszcze tutaj nie widzieli na wiosce starego. Widzicie? No dobrze w miarę idzie on, dobrze w miarę idzie, tylko że też strach moim zdaniem nie mierzyć, no bo. Awo, pitbula samochód. Pitbulla, samochód tam stał. Pitbull gdzieś poszedł, pewnie. Właśnie, Pitbull, kurde. Trzeba się z Pitbullem zgadać, No bo ja wtedy co poznałem Pitbulla, nie wiem, czy oglądaliście odcinek, ale był taki odcinek, że poznałem Pitbulla przy sklepie. Pojechałem do sklepu i właśnie Pitbulla tam poznałem. Także myślę, że jeszcze z Pitbullem coś uda się ogarnąć. Tylko nie wiem, czy jakoś niedługo, czy nie. Nie wiem, ile będzie trzeba czekać na to, ale zobaczymy. Trzeba coś pokminić. Mam do niego numer, także zadzwonię i coś na pewno, coś na pewno ogarniemy. Słuchajcie, jest już. Koniec maja praktycznie, eee, więc zapraszam Was też na konkurs Instant Gaming, na darmową gierkę. Słuchajcie, wystarczy wpaść do linku w opisie. Eee, pierwsze dwa linki w opisie jest. jak chcecie po prostu, na przykład, też kupić gierkę tanio, to zachęcam na Instant Gaming, możecie kupić naprawdę no, dużo taniej, nie? Eee, to sami sobie sprawdźcie, wejdźcie i zobaczcie, jaka jest różnica cenowa. Czekajcie, ja sobie tylko zawrócę. No i wpadnijcie też na konkurs, bo jest specjalnie dla Was konkurs. Eee, no, za darmożkę na jakąś grę, tak? Także żal nie wziąć udziału. Już trochę, no już kilka osób z was wzięło udział z tego co tam widziałem, także. No, no jak nie chcecie, no to nie, nie musicie, ale zachęcam, tak? No i ogólnie jest koniec maja, zaraz jest czerwiec, nie chcę wam nic mówić, ale został tylko ostatni miesiąc szkoły i są wakacje. Miesiąc szkoły, widzowie, miesiąc to jest tak, o tak. Pstryk i nie ma, ale to jest dobra też wiadomość. Nie, nie wiem, czy dla Was, pewnie dla niektórych tak, ale dla mnie również to jest dobra wiadomość, bo dzięki temu będę mógł dla Was nagrywać w końcu więcej filmów. W końcu ta szkoła mnie nie będzie ograniczać. Mówicie, jak ja idę teraz do tej szkoły, to jest cały czas trąbienie o tych egzaminach, tu egzaminy, tu musisz zdać, pierdzielenie, jakieś tam poprawy co chwilę. To już mnie naprawdę denerwuje. Yy... Więc cieszę się, że ostatni miesiąc, na początku czerwca piszę egzaminy, napiszę je, już będzie troszeczkę chill, chociaż pod koniec roku będę miał ostatni trzeci egzamin. To już będzie taki poważniejszy egzamin też ze szkoły. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie git, ale to jest to jest nic, aby te na początku czerwca egzaminy zdać, już wtedy będę miał trochę więcej czasu. bo wiadomo, no nie ukrywajmy, no jak egzaminy pozdaję, będę miał w miarę okej okay oceny, no to do tej szkoły nie będę chodził. Wiadomo, czas O skur Prawie, prawie się wywaliłem. Przepraszam, przepraszam was, ale się przestraszyłem. E, wiadomo, od czasu czasu się pójdzie, ale tak, już, jak, tak jak już po radzie, nie? Bo to rada jest chyba tydzień przed zakończeniem roku. No to kto chodzi do szkoły po radzie? Proszę was, kto chodzi? To jest bez sensu. I tak się nic nie robi, i tak już ocen nie ma. Ocen się i tak nie da zmienić. Jak masz dwójkę, to będziesz miał dwójkę, już nikt nie zmieni przez, to, przez ten czas, no bo. No bo co, no, bo była już rada, tak? Była już rada, także już jest wszystko potwierdzone, już świadectwa piszą, także... Nie bez sensu moim zdaniem. Także ja już po tej radzie no, na pewno nie będę chodzić, tylko później tyle co na zakończenie. I wakacje widzowie. Yy, nie chcę rzucać słów na wiatr, ale mam nadzieję, że te wakacje będą fajne. Mam nadzieję, że będzie sporo vlogów. No planuję, planuję sporo vlogów nagrywać, znaczy sporo, no zależy co sporo, nie na pewno no, wszystkie prace polowe jakie u wujka będę. Jakie będę robione u wujka, jeżeli ja tam będę, no to będę dla Was oczywiście nagrywać, bo. bo kurczę, no ja lubię vlogi, no nie lubię vlogi, mi to zawsze sprawiało frajdę, kurczę. Także na pewno będzie, coś na pewno jeszcze później się wymyśli. Na ryby też wypadł, chciałbym, kurcze dla Was nagrać w końcu, tylko na razie nie jeżdżę, no nie wiem. Myślę, że może jakoś. W ciągu tygodnia pojadę, nie, tylko żeby był wolny czas, no nie wiem, czy się uda teraz, czy dopiero po tych egzaminach, no bo do tych egzaminów jednak muszę trochę pochodzić, żeby tam nikt się nie przypierdzielał, nie, wiecie I badania też miałem e, ostatnio, czekajcie, kiedy to było, no wczoraj miałem badania, e, bo ogólnie jestem na profil kierowca mechanik, nie, no i na ten profil, żeby przystąpić w ogóle do egzaminu, to jest absurd moim zdaniem, praktyczny egzamin Piszemy na kartce, bo tutaj jest taki profil akurat. Yy, na kartce piszemy, i żeby do tego egzaminu przystąpić, to musisz zro mieć zrobione badania na kierowcy. Także byliśmy, robiliśmy badania, to zeszło cały dzień, kurde, na tych badaniach wczoraj. Yy, bo wczoraj w ogóle miał być odcinek, no ale nie wiedziałem, że tyle zejdzie, także no niestety nie było i no i kurczę jakoś to zeszło. No badania mamy zrobione, też no już mogę w sumie zaczynać prawo jazdy na kategorię B ale prawdopodobnie też ze szkoły będę robić prawko, także jeszcze czekam tam na wszystkie informacje No i mam nadzieję, że jakoś to się uda, jakoś nam się uda to ogarnąć, żeby... No żeby kurczę, żeby kurczę było dobrze. Także tak jak mówiłem, no został ostatni miesiąc, więc jak macie jakieś coś tam do poprawy, wiecie, jak macie jakieś oceny do poprawy, to poprawcie sobie teraz, nie zostawiajcie tego na ostatnie dwa tygodnie przed zakończeniem, tylko teraz wszystko ogarnijcie, żeby, no żeby tam później problemu żadnego nie było, no i rozpoczną się wakacje, kurczę, wakacje to jest fajny czas, możecie też się pochwalić, do jakiej klasy idziecie po wakacjach, ja akurat, jak ktoś nie wie, no to po wakacjach już, no czy już to już... Takie ostatnie chyba wakacje Będzie trzeba się za robotę wziąć yy, No bo już dalej do szkoły nie idę, już kończę Więc, znaczy yy, no akurat z tego powodu się cieszę Bo ta szkoła to i tak tam Ja tam się nic nie uczę to Można powiedzieć, że tam się nic nie uczę Tylko wiecie, no strata czasu Trzeba rano iść, no to pół dnia nie ma, tak Także, ale tu się tak starczy tyle lat Zobaczcie, podstawówka 6 lat Gimnazjum 3 lata, teraz 3 lata Bracie, to jest, zobaczcie Podstawówka 6 lat, do tego dodać gimnazjum 3 lata, to już jest 9 lat, i do tego teraz jeszcze 3 lata, to mamy 12 lat, i do tego jeszcze w przedszkolu rok byłem, no to 13 lat szkoły. 13 lat szkoły, cholera jasna. To już starczy, naprawdę, starczy. Jak ktoś idzie jeszcze słuchać na studia teraz, no dodatkowo do tego 5 lat, no to 13 dodać, 5 to jest raz, 2, 3, 4. No słuchajcie, 18 lat w szkole to ja bym cholera jasna nie wytrzymał. Znaczy, no wytrzymałem 13, można powiedzieć, bo jak liczymy przed szkole, no to 13. No ale niestety tak już jest. Trzeba, no trzeba, no to tego się niestety nie pominie, nie? Nie pominie się, ale myślę, że to już jest czas, żeby skończyć. Chyba, że na przykład by była taka sytuacja, że dostałbym jakoś jedynkę i bym musiał sobie jeszcze rok powtórzyć. No to chyba, chyba że, chyba, że tak, ale raczej nie. Takiej opcji na pewno nie będzie, bo. Do tego na pewno bym nie dopuścił, żeby powtarzać jeszcze raz rok. No i tyle, słuchajcie, no chciałem tak z wami pogadać, po prostu chciałem dla was nagrać odcinek. Mam nadzieję, że już teraz będą odcinki częściej, no tak jak wam mówię, no, do tego egzaminu, do tych egzaminów mogą być właśnie tak jeszcze Tak, Kurczę, no będę się starał, żeby nagrywać je, ale jak będzie jakieś kilka dni przerwy, no to nie miejcie mi tego za złe, no bo ja naprawdę bym chciał. Ale jak ja wracam do szko ze szkoły po południu, jeszcze coś jest do ogarnięcia, jeszcze coś, no to wiecie, to już jest. To już kurczę za dużo, a po tych egzaminach to już będzie chill, ale to już będzie można sobie czasami też nie pójść, żeby dla was nagrać nie będzie problemu. Także że, słuchajcie, no dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Życzę wszystkim tym, którzy oglądają nawet takie. O, odcinki, takie po prostu luźne, no bo tak naprawdę no, my dzisiaj nic nie zrobiliśmy, no co pokazałem wam, że naprawiłem ten samochód, odpaliliśmy, przejechaliśmy się i tyle. Przepraszam Was za to, że ten odcinek był taki trochę nudny. Yy, ale naprawdę no nie, mam nie miałem czasu teraz, żeby nagrać dla was coś bardziej kreatywnego Mam nadzieję, że to się zmieni, że będą jakieś fajne pomysły i no i tyle, no przepraszam kurde, ale dziękuję wszystkim tym, co nawet taki odcinek obejrzą Także słuchajcie, życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego dnia, Zrówka szczęścia i czego tam sobie zapragniecie Korzystajcie z pogody, bo gdzieś na przykład u mnie jest ciepło, a jutro już ma padać, także korzystajcie z pogody, ja się z wami żegnam I widzimy się w kolejnym odcinku, wpadnijcie do Insta Gaming na Instagrama Trzymajcie się, na razie. © BF-WATCH TV 2021